Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiejszym tematem będzie przygotowanie do przesiania tej ziemi. To, co teraz widzicie, wziąłem z samego dołu tego wermikompostownika. Tego typu konstrukcje mają plusy i minusy. Pomówię z Wami o minusie w momencie, gdy chcemy przesiać. A na przykład taka komora jest kilkuletnia i na dole mamy taki super produkt, a u góry część jeszcze nieprzetworzonego wermikompostu. I takim nieprzetworzonym wermikompostem jest właśnie to, co tutaj wyjąłem z górnej części. Będę się starał przynajmniej z dwóch komór zdjąć górną część, która wygląda tak. Ona ma bardzo dużo drzewnic, a że one są dla mnie teraz priorytetem, to po prostu przełożę je do pojemnika. A zobaczcie, tutaj w pewnym momencie po zdjęciu tej części jest już też bardzo dobra ziemia i ma troszeczkę mniej dżdżownic, natomiast o, nawet na tej ręce. Kokon za kokonem. Tak, że to jest moja propozycja na dzisiaj. Jeżeli prowadzicie takie wermikompostowniki, to oczywiście najlepszą metodą jest sezonowość komór. I wtedy można spokojnie, jeżeli będą przerobione wszystkie strefy, przesiewać czy używać tego wermikompostu po prostu hurtem. Ja niestety, ze względu na to, co pewnie widzieliście na zeszłorocznych filmach, pakowałem tutaj bardzo dużą ilość kartonów, bardzo dużą ilość kartonów, liści z mojej lipy i tutaj z jabłonek, bardzo dużą ilość jabłek. Także to jest stosunkowo świeży produkt. Ale jak widzicie, nie ma właściwie tak świeżo wyglądających substancji. Większość jest właśnie przerobiona. Powiem Wam jeszcze, do czego to wrzucam. Ten pojemnik jest przygotowany na spodzie. Oczywiście jest karton, bo to są nieperforowane pojemniki. Na spodzie jest karton i taka część zeszłorocznej trawy, którą tam za płotem przygotowuję. I zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Używam takiego pojemnika z prostej przyczyny. Nie przewiduję tutaj długiego pobytu. Tak więc za 2, góra 3 miesiące będziemy tutaj zaglądać i zastanowimy się, co dalej. Jeszcze słówko na temat składowania, bo nie wiem, kto z Was używa takich pojemników. To są 35-litrowe kasty czy pudełka budowlane. One w momencie wypełnienia i przetworzenia w wermikompost są bardzo ciężkie. Pokażę Wam taką prostą metodę sztaplowania tych pojemników. Możecie zobaczyć tutaj,
Mam przygotowaną taką jedną kubetę. No waży naprawdę dużo. Ja myślę, że to jest około 20 kg. Na to taka prosta konstrukcja. Listewki, które mają na celu po pierwsze wsparcie górnej kuwety, ale po drugie to jest plastik, więc aby się nam nie rozeszła ta dolna część, ta konstrukcja będzie to stabilizowała. Z tej prostej przyczyny, że jak ułożymy jeszcze powiedzmy dwa, no to możemy policzyć. Górna warstwa będzie miała, liczymy po 20 kg, czyli cały nacisk 80 kg. To jest dosyć sporo na taki plastikowy pojemnik. Także możecie wykorzystać taki pomysł. Jak zwykle na samą górę dajemy jeszcze karton. I ja w ten sposób będę przechowywał górną część mojego wermikompostownika plastikowego. Pozdrawiam Was, jeżeli wykorzystacie takie różne elementy, które podsuwam. Piszcie, jak się to sprawuje, czy zdają egzaminy, czy macie jakieś inne pomysły. Chętnie skorzystam. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia.